Gdyby ktoś nawet pół roku temu powiedział mi, że ja, Torkowska, będę wypuszczać, zaczynać jakiś projekt, kiedy doskonale wiem, że nie wszystko jest gotowe, to pewnie kazałabym tej osobie popukać się w głowę. A tak właśnie się dzieje, no bo odłożyłam troszeczkę na bok swój perfekcjonizm. Dzień dobry, z tej strony Monika Torkowska, witam w podcaście Między wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, które rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też odpowiadamy sobie na pytanie, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba, no i oczywiście odpoczywać, jak się chce. Hasło pod tytułem perfekcjonizm na bok to... E, serio, kiedyś, dla mnie, do niedawna, dla mnie była jakaś po prostu abstrakcja. I teraz, żeby dodać kontekstu, w ogóle o jakim projekcie mówiłam na początku, kto z was czyta newsletter, którego serdecznie zachęcam na Monika Torkowska, Komu Kośnik Newsletter, lub obserwuje mnie na Instagramie, jestem tam jako Monika Torkowska, ten wie, ten już mógł posłuchać lub obejrzeć mój najnowszy projekt, czyli Shortcast? Taki krótki podcast z wideo, który nazywa się Bez cięć. Żeby tak lepiej was wprowadzić w klimat i trochę dać znać w ogóle, co to jest za projekt, to pojawiła się we mnie taka myśl, że nie do końca mi się podoba to, że treści jeśli słyszycie jakieś stukanie w tle, to to są ułapki mojego psa, który dzisiaj towarzyszy mi podczas nagrywania, więc Teddy bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki. I z tej myśli, że bardzo bym nie chciała umacniać takiego zjawiska, które się nazywa FOMO, pewnie o nim słyszeliście. FOMO, czyli Fear of Missing Out z angielskiego, czyli taki stan, w którym my odczuwamy dyskomfort, że coś nas omija, lęk przed tym, że coś nas ominie. No i w social mediach w związku z tym, że na przykład na Instagramie i na Facebooku te relacje mijają po 24 godzinach, no to mam poczucie, że social media dosyć mocno umacniają to FOMO i z jednej strony bardzo lubię social media, a z drugiej strony nie do końca mi odpowiada właśnie to zjawisko, więc chciałabym do niego dokładać mniejszą cegiełkę. A że na Instagramie pojawiają się u mnie no regularnie prawie tydzień w tydzień jakieś takie tematyczne rozkminy no to chciałam, żeby ich cykl życia był trochę dłuższy. I nie polegał on na tym, że zapisze je w wyróżnionych, tylko żeby mogły sobie gdzieś tam dalej żyć. Oczywiście kreślę teraz cudzysłów w powietrzu. Wymyśliłam zatem drugi podcast. O, skoro już jesteśmy w podcaście, to bardzo dobrze mi się nagrywa podcasty i generalnie jest to forma, którą naprawdę polubiłam. Więc wymyśliłam drugi podcast w takiej krótszej, luźniejszej formie. Trochę na zasadzie łamania schematycznego podejścia do, do podcastów, w dodatku można go na YouTube obejrzeć z wideo. <laughs> Trochę takie utrudnienie dla mnie i taka przestrzeń do tego, żeby się nauczyć czegoś nowego, czyli patrzenia w kamerę i budowania wypowiedzi bez cięć. Chociaż idzie mi to całkiem nieźle chyba. No i to jest taki projekt. I słuchajcie. Ja ten projekt on ma premierę dokładnie za dwa dni od kiedy teraz nagrywam, pojawią się pierwsze odcinki. I ja go wypuszczam z pełną świadomością, totalnie pełną świadomością, że nie wszystko jest gotowe. Wow! I teraz w głowach niektórych osób, które znają perfekcjonizm, pewnie się odpala coś takiego. Jezorkowska, naprawdę, naprawdę wypuszczasz projekt, wiedząc, że nie wszystko masz tam zrobione. Czyś ty na głowę upadła? <laughs> ja mówię nie i robię to z pełną świadomością i ma to bardzo dużo sensu i w tym odcinku wyjaśnię dlaczego. Dlaczego to ma bardzo dużo sensu. Więc ten odcinek to jest takie troszeczkę case study na temat perfekcjonizmu. I od razu zaznaczę taką jedną rzecz, mam wrażenie, że są przynajmniej dwa obozy ludzi. Jedni uważają, że perfekcjonizm jest po prostu najwyższą formą i jedyną słuszną robienia rzeczy. A w drugiej grupie pewnie mamy osobę typu lepsze jest zrobione od doskonałego. I jak najbardziej można uznać, że obie, oba stwierdzenia są poprawne na jakimś tam poziomie. Ja natomiast lubię być niszczycielką dobrej zabawy i poglęczeniu uśmiechu dzieci. No i lubię zadawać pytania nie tylko sobie, ale też innym, więc dzisiaj. Zadam też Wam różne pytania, na przykład takie, a czym jest perfekcjonizm? W sensie, gdzie jest opisane to, czym jest perfekcjonizm? Kiedy to jest ten moment, że coś już jest perfekcyjne? Kto w ogóle o tym decyduje, że teraz jest perfekcyjnie? Skąd się w ogóle bierze w nas taka myśl o tym, że coś musi być zrobione perfekcyjnie? To już tak idąc zupełnie dalej. Jak ja podeszłam do tematu podcastu pod tytułem. Bez cięć, żeby troszeczkę odłożyć perfekcjonizm na bok, co jest dla mnie dyskomfortem, od razu teraz uprzedzam, bo perfekcjonizm mi jednak w tej głowie mocno siedzi. Podeszłam do tego na zasadzie analizy. Co moim zdaniem musi być gotowe, a właściwie co ja chcę, żeby było gotowe w momencie startu, czyli w momencie pojawienia się pierwszych odcinków. No i tymi rzeczami oczywiście były. Pierwsze nagrania, przynajmniej pierwsze nagrania i okładka, bo to jest taki element wizualny, rozpoznawczy, który uważam, że warto mieć na początku, kiedy się w taki projekt człowiek zaczyna angażować. Więc też te, te dwie rzeczy chciałam mieć. Jakby w związku z tym oczywiście musiałam mieć też nazwę, <gry> jakiś tam zwiastun, chociaż no, nie musiałam. Musiałam według mnie, coś w sensie ja tego potrzebowałam, żeby to mieć. Oczywiście musiałam mieć miejsce w postaci hostingu, gdzie to będzie leżeć, i tak dalej. Cała reszta, która wokół tego projektu się pojawia, to jest tak zwane nice to have. Czyli może być, nie musi, nic się nie stanie, jeśli będzie później, a właściwie to nic się nie stanie, jeśli nie będzie tego wcale. I do takich rzeczy zalicza się na przykład strona internetowa. Jest wiele podcastów, które po prostu są hostingowane na Spreakerze, Anchorze lub gdzieś tam i nie mają swojej osobnej strony internetowej, gdzie można znaleźć wszystkie odcinki i są wpisy po prostu jak na blogu względem wszystkich odcinków, więc opcjonalne, jakkolwiek być może fajne, no bo jeszcze się pozycjonuje gdzieś tam seo i tak dalej. Natomiast nie musi być. Nie musi być na początku. Akurat w moim przypadku tak się złożyło, że ta strona powstała. Gdzieś tam, szczerze mówiąc, przy okazji, po drodze i bez jakiejś specjalnej spiny, bo tak wyszło. W tym momencie, w którym nagrywam podcast, nie jest ona gotowa, co znaczy wygląda tak sobie, nie jest jeszcze tam ostylowana do końca i tak dalej. Zdecydowanie nie jest to ostateczna wersja. Jest i taka będzie w momencie wypuszczania pierwszego odcinka i mam się z tym ok. Nikt od tego nie umrze, naprawdę. Moje wnętrze być może będzie sobie trochę smutać, będzie sobie krzyczeć, natomiast chill, nic się nie stanie. Podobnie z wersjami mojego podcastu na social media, to też było w kategorii nice to have. Dla pierwszych odcinków mam to przygotowane, ale czy dla innych odcinków będzie? Tego nie wiem. I tutaj właściwie płynnie bym chciała przejść do zalet takiego podejścia, w którym trochę dajemy temu perfekcjonizmowi odejść sobie na bok, popatrzeć na nas, być może sobie trochę tam pomarudzić pod zakatarzonym noskiem, że tam Torkowska nie zrobiłaś wszystkiego, no nie zrobiłaś. Przechodzimy płynnie do zalet. Jeśli coś już żyje, już ma jakiś po prostu wersję beta, alfa właściwie, to mogę zacząć zbierać już na tym etapie od ludzi feedback, czy im się to podoba, czy to w ogóle ma sens. Nie mam przecież przygotowanych dla wszystkich odcinków wersji na social media, bo być może okaże się w ogóle, że ludzie nie chcą w tych social mediach oglądać tych filmów, no bo podcast jest z wideo. Być może na Instagramie wcale nie mają ochoty tego słuchać. Być może wolą sobie wejść na Spotify, Apple Podcasts czy gdziekolwiek indziej i tam właśnie posłuchać odcinka. Nie wiem. Nie wiem, ponieważ nie znam grupy odbiorczej shortcastów, takich krótkich podcastów, a już w ogóle podcastów z wideo to tym bardziej nie znam w tym momencie. I jest, nie wiem, czy jest łatwo takie dane pozyskać. Też wcale nie uważałam, że w tym całym procesie pozyskiwanie takich danych ma sens, bo chyba wolę je pozyskać na moich odbiorcach i odbiorczyniach. No, to też jakiś taki element, wiecie, dania sobie pewnej swobody w działaniu. Dlatego zbieranie feedbacku na bieżąco jest jak najbardziej uważam dużą zaletą. Coś, czego wcześniej nie potrafiłam jakoś tak w głowie sobie przeboleć, że będę modyfikować moje działania po drodze. Być może koncepcję będę całą modyfikować. Nie mam pojęcia, <grym> ale mam się z tym okej. Okay. W sensie uczę się być z tym okej. Okay. Inną zaletą takiego podejścia jest też to, że nie prokrastynuję tyle. No bo teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której z projektu pod tytułem Krótki, kilkominutowy podcast, wychodzący dwa razy w tygodniu, bo taką formę ma akurat podcast bez cięć, robię wielki projekt, który ma mieć postawioną po prostu stronę, ma być wszystko dopieszczone, mają być fantastyczne grafiki na social media, każdy odcinek inną grafikę, jeszcze taką mądrze zrobioną, żeby to się na YouTube dobrze klikało, no bo wiecie, nie nagrywam przecież do szuflady i tak dalej. Super opisy, mądrze dobrane hasztagi, nie wiadomo co, naprawdę każdy taki projekt, jak się opisze w szczegółach i wersję taką extended, jak to powiedzieć, rozszerzoną, taką perfekcyjną, to się okaże, że prosta rzecz ma naprawdę bardzo, bardzo dużo kroków. Czy zawsze to jest potrzebne? Mam poczucie, że nie. A przynajmniej niekoniecznie na początku. Dlatego paradoksalnie, obniżając w tym przypadku poprzeczkę, trochę mniej człowiek prokrastynuje. No bo tak, już odwołując się tak typowo do tego, do tego przykładu, pierwszy krok, który mi w ogóle towarzyszył, ja chyba jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, jaka będzie nazwa tego podcastu. Okładka to już w ogóle, bo no nie wiem, jak u was, ale u mnie <grywanie> wybieranie takich identyfikacyjno-wizualnych rzeczy to jest bardzo duży paraliż decyzyjny, więc gdzieś tam odkładam to na koniec. Przy okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które na Instagramie pomogły mi w wyborze tej okładki. Co prawda bardzo wyrównane było to głosowanie. Powiem Wam szczerze, i różnica dwóch głosów. <noise> Nie wiem, czy jest bardzo przeważająca szale na którąś ze stron, natomiast głosy były bardzo liczne, za co jestem naprawdę, naprawdę wdzięczna. No i teraz wyobraźcie sobie, że pierwszą rzecz, którą macie w głowie, jest to, że to ja zbieram sobie tematy, którymi w sumie normalnie bym się dzieliła pewnie na Insta Stories i sobie te tematy zapisuję wraz z jednym zdaniem opisu, żebym, żeby w głowie mi się przypomniało jakby o czym ja chciałam w ogóle wtedy gadać. To jest dokładnie to, co ja zrobiłam, kiedy rozkminiałam ten podcast i tyle. Koniec kropka. To był pierwszy etap. Bez żadnego po prostu zmużdżania się nad samą sobą, a jak to dokładnie zrobię, bo naprawdę istnieje duża szansa, że gdybym tak zrobiła, to trochę albo nawet bardziej by mi się ta prokrastynacja odpaliła. Następnym krokiem już było usiąść i zacząć nagrywać, a to już było dużo łatwiej, bo ten pierwszy krok, do którego bardzo obniżyłam sobie poprzeczkę, podkreślam, bardzo obniżyłam sobie poprzeczkę, bo też dałam sobie naprawdę dużo luzu w zbieraniu tych pomysłów, kiedy obniżyłam tę poprzeczkę, to było mi dużo łatwiej też nawet przejść do kroku drugiego, który był oczywiście dla mnie zdecydowanie trudniejszy, bo nie mam w domu warunków, bo nie mam jakiejś super kamery i tak dalej, więc logistycznie też trzeba to było trochę inaczej ogarnąć, ale było mi naprawdę dużo łatwiej niż gdybym na samym początku już myślała o tym, że przecież no logistycznie Torkowska to ta, to ta twoja chałupa się średnio naprawdę nadaje do nagrywania podcastu, a już z wideo to w ogóle. Pozdrawiam osoby, które widziały relację zakulisową z nagrywania na przykład tego podcastu i, i widziały mnie gadająco z tego nieszczęsnego pudełka akustycznego. Oczywiście żartuję, nie jest nieszczęsne, jest fantastyczne rozwiązanie za jakieś 150 zł, dzięki któremu z mieszkania, które ma akustykę do bani, tworzy się takie pseudo studio z dźwiękiem takim, jak teraz słyszycie. Inna zaleta odstawienia perfekcjonizmu na bok to jest to, że wystawiam się trochę i powoli na dyskomfort. Przypomina mi się taka metoda, jak radzić sobie z lękiem. Kurczę, pewnie to z psychologii ma jakieś, jakąś, jakąś mądrą nazwę, natomiast czytałam gdzieś o tym, że jeden ze sposobów, aby lęk oswajać, a później się go pozbyć, jest stopniowa po prostu ekspozycja na to, co wywołuje lęk. I widzę, że w przypadku perfekcjonizmu, w moim przypadku wystawianie się powoli na dyskomfort właśnie taki, że nie wszystko będzie po prostu wychuchane i dopieszczone już teraz i natychmiast sprawia, że stopniowo z większym spokojem do tego podchodzę i to też otwiera mi przestrzeń do tego, żeby no właśnie sobie w czasie potem ulepszać te rzeczy. Wiecie o co chodzi, kumacie tę różnicę. Niżej już teraz musi to być wszystko... Na tip top, tylko że ja w czasie sobie te kolejne klocki po prostu Lego będę dokładać, aż sobie zbuduję taką wieżyczkę, jak mi się podoba. Taką, jaką chciałam od samego początku, jak sobie myślę wizjonersko o jakimś projekcie. Wady? No oczywiście, że są wady <grytania> tego podejścia. Na bank znajdą się ludzie, którzy będą marudzić. Albo będą marudzić pod nosem, albo będą marudzić głośno. Że jak to można zacząć jakiś projekt, kiedy ta strona nie jest jeszcze gotowa. Wygląda jak kupa i czemu to w ogóle tak. Kto to to widział, będą tacy ludzie. <noise> Więc jeśli nie potrafimy tego znieść, no to mm, tak, będzie to ewidentnie wada. Dostrzegam też w odkładaniu perfekcjonizmu na bok taki potencjalny efekt. U osób, które trochę mniej cenią wysoką jakość, że jak już się zacznie z tą taką niekompletnością, to może się pojawić takie mech, to już mam, jakoś to działa, to już mi się nie chce tego dopracować. No może tak być, ja wiem po sobie, że nie jestem osobą, która w ten sposób do tego podejdzie, natomiast tak rzucam takim ostrzeżeniem, że myślę, że to tak może być u <laughs> niektórych i to bardzo pasuje do takiej rozkminy, która kiedyś była na Instagramie o tym że, ojej, teraz tak próbuję ironicznie, ironiczny ton sobie wyłączyć, ale wiem, że czasami nieintencjonalnie ten ironiczny ton mam i czasami tak to ludzie odbierają. Nie wiem, z czego to wynika. Była taka rozkmina o tym, że powiedzenie lepsze, nie, że zrobione jest lepsze od doskonałego, to jest pochwała byle jakości. I ja się z tym nie zgadzam do końca, bo to zależy, na jaki grunt padnie to stwierdzenie. Mam poczucie, że wiele osób, do których bardzo trafia to powiedzenie, to są właśnie osoby dotknięte perfekcjonizmem. Więc one, słysząc to zdanie i gdzieś tam aplikując je sobie w głowie, mogą ściągnąć z barków bardzo duży ciężar. Moim zdaniem prawdopodobieństwo, że osoby, które mniej cenią sobie jakość, trafią na takie treści, jest stosunkowo niskie. Jeśli trafią, no to tak, być może utwierdzą się w przekonaniu, że to jest spoko. Te ich standardy, które aktualnie teraz mają, nie oceniam. Każdy ma swoje. Mi się mogą podobać lub nie. Ludzie mają różnie. Natomiast sam perfekcjonizm, i to wiemy z psychologii, nie jest czymś godnym pochwały. Jakkolwiek niektórzy o sobie mówią, no może ja to jestem taką perfekcjonistką. Nie. W dłuższej perspektywie perfekcjonizm naprawdę przynosi Więcej złego niż dobrego, i to prawdopodobnie jest w stanie potwierdzić większość osób, które przez wiele lat z tym perfekcjonizmem u siebie sobie funkcjonują. W sensie to najdłuższą metę naprawdę, naprawdę wykańcza i wycieńcza. Jak znajdę link, to Wam wkleję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć podcast. Z Martą Niedźwiecką albo u Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu na temat perfekcjonizmu. I ona tam z perspektywy psychologicznej pięknie, po prostu pięknie rozkłada ten perfekcjonizm na łopatki i że naprawdę nie ma z czego się cieszyć, jeśli nas ten perfekcjonizm dotyczy, a można robić naprawdę świetne rzeczy, naprawdę wspaniałej jakości, dające wartość i w ogóle super, bez tego toksycznego pierwiastka. Można się też zastanawiać, skąd ten perfekcjonizm. Ja dostrzegam u siebie przynajmniej dwie przyczyny, powiązane dosyć mocno ze sobą. Pierwsza z nich to jest lęk, i tutaj przy okazji polecam bardzo serdecznie drugi odcinek tego podcastu, który był właśnie o lęku. Lęk przed krytyką, przed tym, że ktoś stwierdzi, że ja coś źle robię, że coś jest do bani, że komuś się to nie spodoba, co ktoś powie. Jakkolwiek, kiedy o tym opowiadam, to mi się to wydaje absurdalne i na poziomie świadomym, to tak często mam, że na poziomie świadomym coś wydaje mi się po prostu głupie, szkodliwe i takie, ja wiem, że bez sensu, ale gdzieś to w głowie wiecie co, po prostu siedzi człowiekowi. Nawet jeśli już na tym poziomie świadomym człowiek już wie, że to bez sensu, wie, że to nic człowiekowi nie daje, to gdzieś tam to wspomnienie takiej myśli, takich przekonań w głowie siedzą. Bardzo często wraca do mnie ten wątek na terapii. Bardzo wiele kwestii mam takich przypracowanych na poziomie świadomym, natomiast na poziomie nieświadomym gdzieś tam w tej głowie siedzą i to są takie rzeczy, które, które również siedzą. Druga rzecz, też powiązana z tym lękiem, to jest syndrom oszusta-oszustki. Czyli takie przekonanie, że okej, okay, to, że ktoś tam mnie chwali, że ja coś dobrze robię, to jest po prostu jakiś fake I zaraz się wyda, że ta Torkowska to ona nic nie wie, po prostu, że ona nie ma o niczym pojęcia i że to Mimo naprawdę wielu potwierdzeń z zewnątrz, że jesteś ekspertem, ekspertką w swojej dziedzinie, że naprawdę masz szeroką wiedzę, że się znasz na tym, że robisz fajną robotę, że ta robota jest dobrej jakości, to osoba dotknięta tym syndromem będzie sobie myśleć, że, kuźwa, ci ludzie to ściemniają. Po prostu, coś jest nie tak, to nie może być o mnie. To nie może być o mnie, to nie może być prawda. A perfekcjonizm, Jakkolwiek nie ma definicji perfekcyjnego czegoś, tak perfekcjonizm, a przynajmniej dążenie do tego perfekcjonizmu, no w pewien sposób to przykrywa. No bo przecież ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby to było jak najlepsze. Jestem perfekcjonistką. Ja dążę do tego, żeby ten projekt był perfekcyjny. Więc automatycznie gdzieś tam próbuje człowiek sobie zamieść ten syndrom oszusta, gdzieś tam pod dywan. No ale to niekoniecznie tak działa i naprawdę po wielu latach swojego życia, ostatnio był odcinek o, na moje 30. urodziny, nie? więc tak myślę, że przynajmniej 5 lat świadomości istnienia syndromu oszusta to jest całkiem niezła próba, moja osobista jakkolwiek, ale nadal próba potwierdzenia, że to, że to nie działa. A przynajmniej nie działa u mnie, więc jest to dla mnie wystarczającym potwierdzeniem, żeby stwierdzić, że nie. W kontekście syndromu oszusta to absolutnie nic nie daje. A jeszcze mam wrażenie, że pogarsza sytuację. Chciałam wam powiedzieć tak trochę na koniec, że nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. I to jest właśnie <grytania> to taka zła rzecz, którą, którą robi perfekcjonizm. Że dążymy gdzieś tam do takiego niedoścignionego momentu, niedoścignionego wzorca, jakiegoś takiego nawet nie wiadomo czego, bo ciężko jest zdefiniować coś perfekcyjnego. I. Im dłużej zwlekamy, tym gorzej, bo marnujemy zasoby, marnujemy możliwości, marnujemy przestrzeń do tego, żeby sprawdzać, zbierać feedback, żeby już doświadczać i uczyć się czegoś. Jest bardzo duża przestrzeń pomiędzy brakiem perfekcjonizmu a byle jakością. I tę przestrzeń naprawdę można wypełnić bardzo, ale to bardzo fajnym działaniem. Do usłyszenia.